Fox Ranger Pod MK2 to w chwili obecnej chyba najpopularniejszy pod w ofercie firmy Fox. Dostępny on jest w dwóch opcjach. W opcji Camo na 3 i na 4 wędki buzzbary mamy, albo w wersji czarnej na 2, na 3 i na 4 wędki. W zestawie otrzymujemy 3 komplety nóg o długości 40, 45 oraz 120 cm. Dzięki tym dłuższym nogom mamy możliwość rozstawienia rangera w opcji tak zwanej skypod, czyli wędki możemy sobie ustawić praktycznie pionowo. Szczególnie przydatne to może być, jeżeli będziemy łowić na żwirowniach przy dalekiej wywózce bądź na większych zbiornikach zaporowych. Jeżeli chodzi o te krótsze nóżki, to tutaj też mamy kilka możliwości rozstawienia tego poda. Na przykład tutaj widzimy tak zwaną wersję angielską, bardzo, bardzo nisko obniżone kije. Później możemy sobie rozstawić go w wersji tripod albo jako normalnego rodpoda. Nóżki te mają możliwość ustawienia ich pod 6 różnymi kątami. Oprócz tego możemy sobie tutaj nogi też rozstawić albo szerzej, bądź wężej. Pod wykonany jest z materiałów o bardzo wysokiej jakości. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Przede wszystkim dlatego, że przez to, że ten pod jest tak uniwersalny, to bardzo często będziemy korzystać tutaj z tych wszystkich klipsów, z głowic, będziemy to przesuwać, więc nie ma żadnego ryzyka, że raz, że porysuje nam się tutaj ten lakier, a dwa, że zostanie nam w ręce kawałek tego plastiku. Oczywiście w zestawie otrzymujemy poręczną torbę, która chroni naszego poda w transporcie. W środku w torbie znajdują się rzepy, które dodatkowo zabezpieczają te elementy, żeby one w trakcie transportu nam po tej torbie gdzieś tam nie latały, nie obijały się o siebie i nie uszkodziły. Często zadajecie nam pytania, w jaki sposób możecie przerobić swojego rangera na tripoda. Jest to bardzo proste, trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić. Przede wszystkim musimy zamienić tutaj kolejność ustawienia tych głowic. Te głowice muszą wejść do środka, a te muszą iść na zewnątrz. Żeby coś takiego wykonać, musimy skorzystać ze specjalnych wkładek, które otrzymujemy w zestawie razem z podem. Wkładki te wsuwamy tutaj w te głowice i to umożliwi nam nasunięcie nóg na węższe elementy ramy. Osoby, które mnie znają, doskonale wiedzą, że na co dzień nie korzystam z rodpodów, raczej jestem fanem podpórek, ale wydaje mi się, że szeroki wachlarz zastosowań rangera sprawia, że czasami warto skorzystać z jego możliwości nad wodą.